Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Xiaomi Mi 9 kontra Huawei P30 Lite. Jeżeli chodzi o P30 Lite, mamy tutaj Kirina 710 GB pamięci 4. Jeżeli chodzi o Xiaomi Mi 9, no to tutaj jest Snapdragon 855 GB pamięci 6. Sprawdźmy, jak te smartfony działają, który jest szybszy. Można się domyśleć, ale zobaczmy różnice. Zobaczmy, jak zarządzają pamięcią RAM, które lepiej to robi. Oczywiście oba smartfony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Jeżeli chodzi o RAM, oczywiście pusto, nic w niej nie ma. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Zacznijmy sobie oczywiście od aplikacji, więc lecimy. Pierwszy co? Allegro. Mi 9, później P30 Lite. AliExpress. No, widać. Chociaż zobaczcie, jak strasznie słabe ma podświetlenie maksymalne P30 Lite i plus jeszcze ta biel, to w ogóle jest jakaś strasznie dziwna na nim. Możecie sobie zobaczyć, no ale tak to wygląda ta matryca. Ceneo. Mi 9, P30, no dłużej. Galerie. No, też widać szybkość Mi 9. HBO Go. Mi 9, P30 Lite. Ipla. Mi 9 i szaro-różowo, nie wiem jak to nazwać, no ta biel jest taka strasznie dziwna jak na mój gust, no. Jak dojadę.pl. Albo już tak zmęczony ten telefon, bo to sample testowy. No widać, że tutaj jak dojadę pierwsza, przejść do serwisu, dobra. Okej, jeszcze raz się uruchomi, no ale i tak było tutaj temat szybszy dla Mi 9. Mamy mapy. Nie, dziękuję, dobra. Nie będę powtarzał, bo to i tak będzie dla Mi 9. Player.pl. Mi 9, P30, OLX, tak samo, Pyszne.pl, Xiaomi i po chwili P30, Pyszne.pl, no Pizza Portal, przepraszam. To też widzieliście sklepy, no Xiaomi szybciej, Mi 9 dłużej, Spotify. Widać. TapTalk. Chociaż takie dużo nie czekamy tak naprawdę w tym P30 Lite, trzeba to przyznać, bo tu przed chwilą naprawdę była chwila. Teraz zobaczmy TripAdvisor. No i jest odpalone. No i tutaj, no dobra. Trzeba było coś kliknąć, ale trudno. Twitter. No chwileczkę dłużej. Na P30 czekaliśmy Lite. Uber. Tu odpalone. Raz, dwa, trzy, no, 4 sekundy dłużej na P30 Lite, wykop. No tu prawie. I mamy YouTube'a. Raz, dwa, no troszkę dłużej. No więc no, nie ma co się dziwić, ale różnice nie są jakieś takie tragiczne na P30 Lite, więc wiadomo, tańszy smartfon. Dobra, RAM 6 giga, 4 giga. No i zobaczmy co będzie w RAMie, a co nie. Allegro. W pierwszym i drugim smartfonie poza pamięcią RAM. AliExpress tak jakby podobnie, chociaż może nie do końca. Ceneo doczytuje troszkę, chociaż tak ta aplikacja teraz dziwnie wygląda. No tu galerie jakby z RAMu w obu. HBO Go no niestety uruchamia się ponownie. Ipla sytuacja taka sama, czyli restarcik. Jak dojadę, o tu w RAMie, tutaj teoretycznie tak jakby sobie doczytywało. Mapy poza RAMem w obu. Player.pl no też doczytywane jest w obu smartfonach. OLX też nie w RAMie. Pyszne.pl też sobie doczytuje, co widać. Pizza Portal no jakby w RAMie w obu. Sklepy tu nie dotknąłem, a tu w RAMie tu trochę doczytuję. Spotify. Tu w RAMie, tu chyba można tak powiedzieć, chociaż troszkę doczytywał grafiki. Tu od razu, tu troszkę dłużej. TripAdvisor. Nie, dziękuję. No tu jakby w RAMie, tutaj nie do końca. Z Twitter. No doczytywany w obu. Uber. Tak samo. No jakby coś tu sobie
doczytał wykop. Całkiem nieźle. I mamy YouTube'a. Restarcik w obu, więc no tutaj 2 giga wsiąłem i więcej RAM-u. No nie robię jakiejś takiej większej roboty. No dziwnie trochę jest. Ten SOD zrobiony tak działa, to poradzimy. Dobra, przejdźmy do gier. Zobaczmy, czy w grach będzie większa różnica, bo na razie no, taka jest, ale czy taka ogromna, to bym nie powiedział. Asphalt 9. Fakt, że irytuje trochę latanie tego smartfona bez case'a, no bo tu odstają aparaty, jak to zwykle w Huawei'ach. No i dobra. Mi 9 wygrała. I zobaczymy, ile P30 Pro trzeba poczekać w tym tytule. Może sobie troszeczkę ściszmy. Oj, czekajcie, bo mi się niepotrzebnie asystent włączył. Bezsensowny przycisk. No dobra, już trochę to trwało, jak widzieliście. Dobra, następny tytuł Asphalt 8. Czy tu też będzie też tak trzeba długo czekać, czy krócej? Zaraz się dowiemy. Mi 9. I P30 Lite. No to długo. Długo. To już jest dość duża różnica. Ja mogę sobie pogadać. To znaczy, że jest źle. Tyle musielibyście czekać na odpalenie tej gry. Zastanawiając się między jednym a drugim smartfonem. No tu trzeba przyznać, że dość długo. Dobra. Idziemy dalej. Temple Run 2. Tu już startuje animacja. Na P30 Lite. No, nie tak dużo. Tu się skończyło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sekund gdzieś. No, to jeszcze akceptowalne. Denerwujemy w chłopie, że trzeba swipnąć od góry, a nie od dołu, jak w większości. Chcemy wyjść z gry. Subway Surfers. No, jesteśmy w Subwayu, a tutaj na P30 Lite czekamy jeszcze. No, dopiero teraz. No tu w grach widzę, że różnice już są trochę większe niż w przypadku aplikacji. Dead Trigger 2. Co będzie szybsze? No oczywiście mi. No to petarda naprawdę odpalenie. Chociaż tu w przypadku siałomka też całkiem nieźle. Asphalt Extreme. Jak będzie to wyglądać? No tu ekspresik, a w przypadku P30 Lite no troszkę dłużej. No i dopiero teraz. Dobra. Lećmy do kolejnej gry. Będzie to Unkilled. To mogą być dłuższe jakieś różnice. Zaraz zobaczymy jakie. Ale czy tak bardzo? No, w Mi odpalone. A w przypadku P30 Lite jeszcze nie. No widać, że są niektóre tytuły, które zmuszają Kina 710 do dłuższego myślenia. I ostatnie, PUBG, czyli Play Arena Battleground Mobile. Gdzie szybciej nagramy w pupka? Czy na Mi 9, czy na P30 Lite? Odpowiedź chyba znacie. A zobaczcie, jak długo będziecie musieli czekać na P30 Lite. W porównaniu do Xiaomi. No, leci sobie, leci paseczek i jesteśmy w Xiaomi. Ciach, ciach, ciach. Coś nie zawsze w tym PUBG-u. Halo. Te krzyżyki banglają. No i tu odpalone. No więc trochę było, trzeba było czekać. No wiadomo, kto lepszy. Lecz czasami ten P30 Lite, ten Kirin naprawdę daje radę. Trzeba przyznać. W niektórych tytułach naprawdę był naprawdę chwilę po. Dobra, co z RAM-em? Czy wszystko będzie w pamięci RAM? 4 giga, 6 giga RAM-u, sprawdzamy. Asphalt 9 w obu przypadkach nie zawodzi poza RAM-em. Asphalt 8 tu w pamięci, w P30 poza. Następnie Temple Run 2 tu w pamięci, w P30 Lite poza pamięcią RAM. Subway Surfers tu w RAM-ie, tutaj jest poza RAM-em. Jedziemy dalej, Dead Trigger 2 tu w RAM-ie, tutaj nie do końca. Następnie mamy Asphalt Extreme w obu przypadkach w ramie, bardzo dobrze. Następnie jest Unkilled, tu jest w ramie, w
P30 Lite się chce uruchamiać ponownie, czyli byśmy znowu długo czekali i PUBG w obu w ramy. No, całkiem nieźle jak na 4 giga RAMu, no jak na 6 powinno być wszystko, więc tyle w tym temacie. No więc widzieliście, jaka jest różnica między 7 i 9 Huawei P30 Lite. No szczerze mówiąc, czasami daje ta P30 radę, ogólnie ten Kirin już nie raz go testowałem, ten procesor 710 i powiem, że jak na swoją cenę i możliwości nie jest źle. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach odnośnie jednego i drugiego smartfona. Oczywiście są playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Na dole macie linki do moich społeczności, profil na Patronite. No i cóż, łapka w górę, dzwonek to zawsze. I tyle. Tyle na dzisiaj. Speedtest porównanie 7 9 kontra Huawei P30 Lite. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej. Hej, hej.